Dzień dobry, Łukasz Zajdl, neoninfo.pl. Dziś moim i Państwa gościem jest Pani Edyta Wiśniowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Przyjęliśmy tutaj takie zasady, że na początku każdego z moich i Państwa gości pytam o to, czym się zajmują na co dzień. No i w Pani wypadku, dlaczego Pani akurat kandyduje. Proszę, żeby Pani też powiedziała, z jakiej listy Pani kandyduje. Nazywam się Edyta Wiśniowska, mieszkam w Krośnie, pochodzę z Jedlicza i pracuję też w gminie Jedlicze w zespole szkolno-przedszkolnym jako intendent. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Od niedawna również posiadam wykształcenie, tytuł opiekuna osób starszych, więc ten temat też chciałabym kiedyś realizować, jeżeli byłabym senatorem, bo to też jest bardzo ważna rzecz, ale to może wrócimy później. Startuję z Komitetu Ruchu Narodowego. No i chciałam się tu tak pochwalić przy okazji, że jestem jedynym kandydatem Ruchu Narodowego w całej Polsce, startującym z list Ruchu Narodowego. I jedynym kandydatem Ruchu Narodowego do Senatu. Tak się złożyło, że udało się te podpisy zebrać i zostałam tym kandydatem. Działam w Ruchu Narodowym od ponad 2 lat. Od stycznia tego roku jestem członkiem Ruchu Narodowego jako partii. Jestem tutaj koordynatorem krośnieńskim w Krośnie, ale też i powiatu krośnieńskiego Ruchu Narodowego i zasiadam też w Radzie Politycznej Ruchu Narodowego. Jestem tam jedyną kobietą. Tak. Czym chciałaby się Pani zajmować jako senator? Wiadomo, że senator te swoje kompetencje ma troszeczkę inne niż poseł. Natomiast ja bym tu bardziej chciał zapytać stricte o nasz region, o Krosno, no, Pani okręg wyborczy Podkarpacie. No tak, zdaję sobie sprawę, że no, senator nie ma wielkiego pola tutaj manewru. Aczkolwiek teraz dostrzegam pewne pierwiastki, dlatego że przy tych wyborach jest bardzo dużo kandydatów niezależnych, którzy nie startują z list popularnych partii. I to jest może być szansa, że w tym Senacie, w tych wyborach znajdzie się grupa osób, które będą ze sobą współdziałały i może być większa szansa, prawda, na zrealizowanie jakiegoś projektu. No, jako senator dla naszego regionu, ponieważ to jest powiat brzozowski, jasielski i krośnieński, więc wydaje mi się, że rozwój całego regionu musi iść w parze. Tutaj nie można się jakoś tam dzielić, łączyć, rozłączać w pewnych sprawach. No przede wszystkim infrastruktura. To jest to do znudzenia, co powtarzają wszyscy przed każdymi wyborami, a tak naprawdę niewiele w tej dziedzinie się dzieje. Pewnie dlatego, że wszystkich blokują układy, prawda? Ponieważ jak ktoś startuje z jakiejś listy, z listy jakiejś dużej partii, no to wtedy niestety, ale musi miejsce w szeregu swoje znać. Natomiast teraz nadarza się taka okazja, że być może właśnie będzie sporo fajnych osób chętnych do działania i razem możemy coś zrobić dla każdego regionu, nie tylko dla mojego. Dla mojego regionu chciałabym przede wszystkim popracować nad właśnie... No dobrze, ale mówiła Pani infrastruktura. Infrastruktura, no to jest przede wszystkim klucz do rozwoju tego naszego regionu, bo tak jak powiedziałam gdzieś wcześniej, że ja to obserwuję, że Podkarpacie jest podzielone wyraźną kreską, tak, jest północ Podkarpacia i południe Podkarpacia, no, które się bardzo słabo rozwija w stosunku do północy. No, dla nas kluczową szansą podstawową na rozwój jest przede wszystkim szybkie, łatwe przemieszczanie się z Rzeszowem, prawda? Komunikacja, to jest podstawa. Czy to będzie komunikacja drogą S19, tą szybkiego ruchu, czy to będzie kolej, też potrzebna zresztą. I dalej w stronę Bieszczad będzie to zachęcało osoby mieszkające nieco dalej, a nawet
poza Podkarpaciem do przyjeżdżania tutaj do nas. Czy coś jeszcze poza infrastrukturą? No przede wszystkim mamy tutaj bogactwo naturalne, czyli czyste powietrze, piękne tereny, prawda, do uprawiania sportu, ale nie takiego bardzo intensywnego, tylko takiego rekreacyjnego. Geotermia, jeżeli chodzi o Brzozów, to by się wiązało jeszcze, mam taki plan w zamyśle, gdyby ta geotermia już była tam wykorzystana, gdyby były te baseny z tą ciepłą wodą, gdyby ten Brzozów rozwijał się pod kątem właśnie takiego uzdrowiska, którym kiedyś zresztą przed wojną był, to mogłoby skusić na przykład ludzi w jesieni życia do aktywniejszego spędzania tam czasu, a nawet moglibyśmy się pokusić o rozbudowę tego regionu na przykład. A co z Krosnem? Co z Krosnem? No Krosno to jest no przede wszystkim właśnie infrastruktura. Dla Krosna chciałam wykorzystać bardziej intensywnie już ten fakt, że jesteśmy w tej, ujęci w tej dolinie lotniczej, prawda? Ale jakoś nie zauważam, a mieszkam bardzo blisko lotniska, żeby coś tam się bardziej intensywnego działo. Myślę, że infrastruktura plus ciekawy pomysł na wykorzystanie tego miejsca i przyciągnięcie inwestorów da szansę tutaj na wybudowanie, na miejsca, nowe miejsca pracy, prawda? Na powstawanie nowych zakładów. Może jakby Pani jeszcze mogła określić, jakie są Pani poglądy, bo tak mam wrażenie, że chyba trochę liberalne czasami, a czasem wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o gospodarkę. To znaczy gospodarka, generalnie moje poglądy są bardzo, bardzo prawicowe, prawda? Natomiast nie jestem za zwolennikiem uwolnienia całkowicie gospodarki, na przykład sprywatyzowania całego majątku państwowego. Natomiast jestem zwolennikiem oddania ludziom pieniędzy, które wypracowują, bo oni najlepiej je zainwestują i będą wiedzieć najlepiej, co z tym zrobić, prawda? No tutaj to, co wszyscy, czyli obniżenie akcyzy, obniżenie podatku, uproszczenie formy rozliczania, no przede wszystkim biurokracja rozbudowana, na którą niestety Polaków nie stać, na utrzymywanie tego całego sektora, no bo niestety to są ogromne koszty, a spada ten koszt na takich ludzi przeciętnie zarabiających i małych przedsiębiorców. Nie wykorzystuje się pieniędzy od tak naprawdę od dużych zakładów, dużych sklepów wielopowierzchniowych, które mają niesamowite obroty. No, mówi Pani urzędnicy, ale no, ciężko jest jakby robić cięcia w budżetówce. To niepopularne, także bardzo, tak powiem. Bardzo niepopularne. Może od razu nie cięcia, ale nie rozbudowywanie całej struktury. Jeszcze bardziej uważam, że jest niepotrzebne. Niepotrzebne i niestety, ale nie możemy sobie na to po prostu w tym momencie pozwolić. Ponieważ Pani jest... Nie była Pani jeszcze posłem ani senatorem. Co Panią kieruje do tego? Co mnie zmotywowało, żeby startować w tych wyborach? Może wreszcie czas, żeby przeciętny obywatel też wziął sprawy w swoje ręce i nie tylko szedł do wyborów czynnie, ale też biernie, prawda? Bo ja dodam, że Pani Edyta nie ma środków z budżetu państwowego. Niestety nie. I no, no to takie trochę odważna decyzja, dlatego pytam, to jaki imperatyw Panią pchnął do tego? No ja myślę, że akurat tutaj nie jestem odosobniona w tym przypadku, bo bardzo wiele osób spoza tych głównych sił politycznych znajduje się na takich listach i też do Senatu bardzo sporo osób, więc ja myślę, że
wyborca znudzony tym głównym nurtem opcji politycznych będzie chciał wreszcie głosować na kogoś z sąsiedztwa, komu będzie zależało na jakiejś pracy. No, tak mi się wydaje, że ja posiadam zespół cech człowieka, który jeżeli sobie jakiś cel założy, to go sukcesywnie osiąga. I mam chęć, prawda? Mam chęć, nie przekładam tego na żadne korzyści. Zresztą jestem ideowcem przecież. Jest pani kandydatem prawicy. Czy pani nie uważa, że będzie pani że będzie pani najprawdopodobniej zabierać głosy kandydatce PiS-u, może to spowoduje, że wygra pan Słyś przez panią? Czy pan, pan Słyś prezentuje opcję polityczną PO, prawda? Bo startuje z tejże listy. Więc pewnie wszyscy pozostali, nie tylko ja, kandydaci, bo jest tam chyba 4 kandydatów niezależnych. Poproszę, jesteśmy w stanie zabrać pani kandydatce PiS te głosy. Czy może taki Krośnicki spisek przeciwko Jasu? Być może, ale proszę pana, proszę powiedzieć, czym wyróżnia się pani senator obecnie? Przecież nawet nie ma tej kadencji biura na terenie Krosna senatorskiego. Czy nie czas wreszcie na to, żeby senator był z Krosna? Czas. Tym bardziej, że trzeba postawić na osobę, która będzie chciała współpracować ze wszystkimi powiatami. No bo umówmy się, jesteśmy... Nie, no jest, jeżeli mamy być mocnym regionem, nie, no to musimy wszyscy współpracować. Ale ja nie mam żadnych... To nie budzę animozje takie Krośnicko-Jasielskie. To zawsze one teraz były. Jakby mam wrażenie, że przy wyborach bardziej. Troszeczkę to jakoś bardziej wychodzi. Aha, pewnie tak. Znaczy ja Jasło bardzo sympatycznie wspominam. Jeździłam tam przez ostatnie 2 lata do szkoły. Ja w ogóle, może nie ja osobiście, ale moja rodzina ze strony ojca wywodzi się właśnie z powiatu jasielskiego, proszę pana. No, proszę. Nie wiem, czy to znowu popularne w Krośnie. Wie pan co, każdy ma gdzieś rodzinę, czy w powiecie brzozowskim, ale mieszkała pani po drodze jeszcze w Wiedliczu, czy nie? Tak, mieszkałam po drodze w Wiedliczu, także no, rozwój Krosna z pewnością przełoży się na rozwój całego regionu, bo to my jesteśmy tym centrum, prawda, centrum nawet geograficznie, natomiast trzeba też oczywiście myśleć o pozostałych powiatach. To nie jest tak, że będę senatorem tylko krośnieńskim. Pani Edyto, proszę na koniec w kilku słowach zachęcić naszych widzów, czytelników do tego, żeby zagłosowali właśnie na panią. Zachęcić. Myślę, że jestem odpowiednim kandydatem do Senatu, dlatego, że jestem kandydatem spoza układu. Nikt mi nie wyznacza tutaj moich celów, priorytetów. Nie mam nad sobą żadnych szerokich struktur, które będą mi dyktowały i pod których naciskiem będę działała w tym Senacie. Jestem stąd, nie chcę emigrować, pracuję tutaj, zależy mi bardzo na rozwoju tego całego regionu. Jestem osobą, wydaje mi się, bardzo kompetentną, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, zespół moich cech pokazuje, że można mi zaufać. Będę współpracowała z różnymi opcjami politycznymi, bo jeżeli mamy coś zrobić, to dla dobra całego tutaj Podkarpacia, no to razem, prawda? I myślę, że czas właśnie na takich kandydatów, na kandydatów niezależnych, ponieważ polityk, ten, który sprawuje władzę już któryś raz z rzędu, też ulega naturalnemu procesowi wypalenia zawodowego. Jemu się po prostu już w pewnym momencie nie chce, oderwany jest od tej codziennej rzeczywistości. Traci czujność. Traci czujność.
ale też i taką czysto ludzką chęć, powiedzmy sobie, działania, prawda? Natomiast ja jestem osobą ze świeżymi pomysłami, chętną do działania, do współpracy. Także i przede wszystkim jestem skrosna, więc czas, żeby teraz w tych wyborach szansę miał ktoś tutaj, stąd. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo.